Zadanie. Wykres funkcji y równe się ax plus b przechodzi przez następujące punkty. Zaznaczmy prawidłową odpowiedź. W tym celu budujemy tabelkę. Tutaj mamy x, y, czyli w kolumnach będą pojawiały się punkty należące do naszego wykresu funkcji określonego danym wzorem. Do tabelki wziąłem, jak widzisz, wszystkie pierwsze współrzędne znajdujące się w tych punktach, czyli 0, a oraz 1. I teraz mając wzór y równa się ax plus b, tutaj w miejsce x wstawiam naszego x. Czyli w tym wypadku, w pierwszym wypadku wstawiam 0. Otrzymuję a razy 0 plus b i wychodzi mi, że y równa się, to się redukuje, bo jest zerem, y będzie równy b. Więc ok, tutaj druga współrzędna y-kowa wyszła nam b, napiszę plus, ten punkt należy do tego wykresu funkcji. Przejdźmy do punktu b. Robimy to podobnie, w miejsce naszego x wstawiamy tym razem literkę a, czyli w miejsce x wstawiam literkę a plus b. No i zobaczmy, co nam wyjdzie. A razy a to jest a kwadrat plus b. No niestety, tutaj nie mamy takiego wyrażenia, więc napiszę minus, czyli ten punkt nie należy do wykresu funkcji. A do tabelki wpiszę, że prawidłowo powinna być taka wartość. Teraz przejdźmy do punktu c, czyli w miejsce x, o tutaj, wkładam tym razem jedynkę. Więc razy 1 plus b. Y równa się, tutaj ten iloczyn daje nam a, no i plus b. Do tabelki wstawiam a plus b i widzimy, tu jest dokładnie ta wartość. Y jest taką sumą algebraiczną i piszę plus. Więc punkt a i c jest rozwiązaniem zadania.